Mateusz Kaniowski i punchline'owiec Filip. Mateusz Dzik Kaniowski. Dokładnie tak, dumny reprezentant sportowej Polski Filipek, ale ty żeś pocisnął Marcina, aż mi go było szkoda. Sam się wystawił trochę. Chciał pokazać, chciał zabłysnąć i szybko został zgaszony. Ja chciałem zrobić groźny stardown pierwszy raz, ale no Dubiel, ja jestem przekonany, że i tak tego sam nie wymyślił, więc zespół PR-owców mu to podpowiedział, ale wyszło jak wyszło. No, bo szybko mu odpowiedziałeś o zakładaniu pewnego przyrządu na głowę. Tak szczerze, jak ty oceniasz to, co zrobił parę lat temu, skoro już to wywołałeś? Kurwa, tak szczerze, to ja... Kurczę, dobra, miałem nie przeklinać w tych wywiadach. Ja go parę lat temu miałem za strasznego błazna, takiego strasznego błazna, bo tam było chyba jeszcze coś z jakimiś... Nie mogę powiedzieć tego słowa, czarnoskórymi w Afryce, tak? Jeszcze coś takiego było? Ale olejmy to, no. Ale generalnie gościu wyszedł na prostą, więc... Nie chodzi o ulicę w Warszawie? Nie chodzi o ulicę prostą. Jest trochę takim, wiesz, na emocjonalnym rollercoasterze, tak cały czas jak na niego patrzę, ale generalnie no nie jest zły ten Dubiel. Jest 150... Dubiel. Jest 150 tysięcy gorszych twórców. Dobrze, natomiast kiedy ty już mu strzeliłeś ripostą, powiedział, że jesteś wzrostu Natsu i Natsu też się oberwał. No bo wydaje mi się, że powiedziałem prawdę, że wiesz, że no chyba kopuluję z Marcinem Dubielem, nie? No. Ja nie wiem tego. O, jest, a propos. Miałeś kiedyś, słuchaj, bo... Marcin, rozmawiamy na temat twojego kopulowania z Natsu. Nie, no bo tak? Mateusz Kaniowski jest bardzo zdziwiony, że kopulujesz z Natsu. Nie, ja tylko powiedziałem, że rzucił nie, mocny punchline. Ja tylko opierdalam i pa, jak to powiedział Filipek. Tak jak Filipek będzie mi jutro dawał dupy. No właśnie do tego zmierzałem. Marcin, my się będziemy bić po mordach, a nie ruchać. Dojedź go jeszcze, bo przepiją. Nie, no nie będę. Żartuję. Wybiłem się z rytmu. Bardzo mnie rozbawiło to, że ciebie tak rozbawił ten punchline. Fajnie to wyglądało. Nie, no jakby wiesz, my mamy z dziewczyną akurat luz, więc ja wiem, że ona się o coś takiego nie obrazi. Dla mnie to było zabawne, to się zaśmiałem, no. Dobrze, a jak uważasz, jak ci poszło z ja tym? Ja jestem z tych, co teraz musi stanąć i powiedzieć, o kurwa, jutro takie żarciki wybiję mu z mordy. Ja tylko po prostu napierdolę za pieniądze, no. Okej. Okay. To jest ciekawa teza. Natomiast bardzo mi się podobało to, że byłeś fajnie przygotowany, wyleciałeś z tym Starbucksem, ale zapomniałeś o jednym. Z freestyle'owcem się nie wchodzi w takie debaty, bo to zawsze źle wychodzi. Rzeczywiście, zdziwiłem się, że mi szybko odpowiedział, ale dobrze, no. dobrze. Jutro się napierdalamy, a nie liżemy po kutasach, więc... A propos, więc wiesz. Jak chcesz, jak już będziesz leżał, to mogę ci tam wsadzić do buzi. Słuchaj, gdyby co, ta karta jest serio naładowana, więc ten. A czemu mi dałeś kartę na Starbucksa? A tam jest thank you. Thank you za to, że dałeś mi zarobić w pieniądze łatwym w pierdole. Ty mi dałeś szansę wybić się na swoich plecach. Powiedział przed chwilą, że może ci coś wsadzić do buzi, a ty wyciągnąłeś kartę wtedy. No wolę to. Musiał jeszcze zapłacić za to. Wyciągnąć to niż co innego. Panowie, zawrzało pierwszy raz, delikatnie. Rozumiem, że na twoich konferencjach robię ci teraz najbardziej oglądane wywiady, tak? Znowu zacząłeś krzyczeć na kogoś, zrobić groźną minę. Pały i tak dalej. Nie możemy zatrzymać trochę kultury i... Dobrze, to jeszcze tylko zapytam, bo Filip chociaż przyszedłeś fajną przemianę, że kiedyś byłeś internetowym błaznem, a teraz jest coraz lepiej, że jest 150 tysięcy gorszych twórców od ciebie. Wow, bo TikTok powstał. Słyszałeś w ogóle, co mówiłem? Znaczy, tak, no Dubiel był protoplastą w błaznowaniu publicznie, a teraz dzięki TikTokowi jest więcej osób, ale nie, no nie jest tak źle, no jakby mówiłem, że mogło być gorzej. Jakby moja córka za 20 lat powiedziała, że Dubiel jej się podoba i fajny twórca, bo Dubiel pewnie będzie dalej tak wyglądał za 20 lat, jak teraz wygląda, bo to jest clue jego sukcesu, to powiem, dobra, lepiej on niż nie. A po dobry botox zapraszam do salonu Larte, Warszawa, na ulicy Poznańskiej 16. Tam u doktora Piotra możecie sobie zrobić, zająć się swoimi zmarszczkami. Słyszysz? Który ty jesteś rocznik? 96. A mam swój salon kosmetyczny. To czekaj, bo 9, 4, 5, 6, no to idzie szybko, tak. Faktycznie młodo wygląda. Stary jesteś. My jesteśmy. No tak, no. Dobra, z tobą ja zrobię potem. Ja mam siwe włosy. Bardzo dziękuję. On też ma, zobacz. A ja mam w chuj siwy. Ale z jakim smutkiem? Ale ty... Powoli. Przez ten stresik przed walką, bo stał tak, kurde. Ale w te chude nóżki będzie jutro ładowane. No,
ja na to czekam. Ty nawet nie wiesz, jak ja jestem na to gotowy. Ty, kurwa, naprawdę jutro możesz zdziwić. Dobra, czekam, nie zamawiam, nie przerywam. Było miło. Dzięki. Ja jutro nie będę kopał low kicków. Nie? Wychodzę boksem jak w Anglii. Ale Filip, ja właśnie robiąc typowanie naszej walki, odświeżyłem swoje topology i tam zauważyłem, że no nie było tak źle, stary. Oprócz tej walki z Mindersonem Silvą, ty przegrałeś 2-1 z Karasiem, przegrałeś 2-1 z Ferrari, wygrałeś z najgroźniejszym Darem Lwem. Naprawdę nie jesteś tak zły, jak ludzie ci oceniają po ostatniej gali. Sobotą uważam, że tak. Sobota był dobrze przygotowany do MMA. Wiadomo, że ta walka mogła pójść w dwie strony, no ale dali ją mi. Miałem walkę z Rybą, która też była dobra. Wiesz, generalnie, bo chodzi o to, że ja chyba już ostatni raz walczę z gościem, który jest dużo większy fizycznie ode mnie. Dubiel ścinał 10 kg do mnie tak naprawdę, a ja musiałem przytyć do niego. Tu dziękuję doktorowi Wlewowi, który mnie prowadził przez ostatnie 6 tygodni, żebym trochę tej masy nabrał. ale wiesz, tak sobie myślałem, że fame już się tak rozrasta, że w końcu będzie można mi dawać ludzi, wiesz, z moim stażem treningowym i mojego wzrostu, bo cały czas, no nie ma co ukrywać, jestem karłem, nie? I tak dalej, więc ciężko mi znaleźć rywala, ale myślę, że będzie coraz łatwiej. No jest już jakiś Edzio, jest, wiesz, jest Koro, jest, no. Walka z Korem to walka, o której się mówiło już dawno. Jest dużo potencjalnych rywali dla mnie tak naprawdę, więc myślę, że tylko, że ja planuję jutro najebać Dubiela, w sensie ja mam coś do udowodnienia, jestem underdogiem, nie mówię, że wygram na 100%, bo on jest dobry generalnie, nie ma co pierdolić, ma zajebistą kondycję, na pewno mocniej bije ode mnie i wiesz, i będzie młyn, ale będzie jedna z lepszych walk, tak uważam, jutro z Dubielem. I też sobie wybiłem z głowy już jakieś na serio udowadnianie komuś, bo wiesz, wcześniej miałem coś takiego, że zawsze chcesz komuś coś udowadniać, potem mówisz, że już się nauczyłeś, a potem znowu mówisz, że i tak chciałeś udowodnić. No tak, bo jestem w chuj ambitnym gościem, którego Bozia pokarała warunkami fizycznymi. Ale będzie git jutro. Nie, no czuję się dobrze przygotowany, naprawdę, jakby mega dobrze się przygotowałem, to nie jest Brazylijczyk. No, Dubiel nie jest Brazylijczykiem, powiedzmy sobie szczerze. Jest dużym elektrycznym gościem, który wpada w kogoś i zasypuje cepami. Tak sobie myślę, że jak on walczył z Błońskim, to Błoński w niego wpadł. Jak walczył z Trąbą... To... Dubiel w Trąbę. Jak walczył z Czaro, to wpadł Dubiel w Czaro, a jak... Pasza wpadł w Dubiela. No, we dwóch tak naprawdę w siebie wpadli, nie? Nikt nie wyszedł, w sensie na takiej zasadzie, że wiesz, że bili te cepy, aż ktoś padł. Nie było takiego instynktu, że... Zresztą nie chcę też gadać, wiesz, że co ja bym zrobił, bo nie wiadomo, ale no zobaczymy. Na pewno, wiesz, jakby ja byłem na jednym treningu u trenera Szyszki z Robertem Karasiem, więc wiem, że są nauczeni tego, że pewnie będę chciał kopać, że jakieś tam mam mankamenty, ale powinno być dobrze. Ile procent Milicza przyjedzie na tą walkę? Dużo osób będzie z Milicza, ale przypominam ci, że ja od 8 lat mieszkam we Wrocławiu i jestem, wiesz, 7 Milicz jest blisko. Reprezentant, to prawda, no Milicz jest 50. Więc ile populacji procentowo przyjedzie? No będą dwie osoby, czyli 100. A czy ty już masz swój pomnik? I w Miliczu? Stary, ja nie znam innej osoby, która by tak wypromowała swoje miasto, że każdy w Polsce wie, że to jest miasto Filip. Nie mam, a ja byłem wyśmiewany kiedyś w Miliczu, śmiali się ze mnie. Serio? No, chłopie. Mnie dziewczyny miały w dupie, wiesz, ja byłem nikim, a ja wtedy... Gościem z mojego miasta. Ja zobaczyłem wtedy, jak Dubiel zakłada kondoma na głowę i mówię, będę jak on, dojdę do czegoś, nie pęknę jak ten kondom. Tak, właśnie o to chodzi w tych wywiadach, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że z kodem Filipek macie 15% na Pasibusa. Dobra, chcesz kartę ze Starbucksa od Dubiela? Nie, to jest... Co chcesz z nią zrobić? Chciałbym, jakbyś to zapytał za kamerą. A wiesz, gdzie ja to trzymałem przed chwilą? O, to nie chcę jednak. A wiesz, że Koro dostał dzisiaj nagrodę publiczności, nie, nagrodę od Fame MMA. Za co? Za performance. No, bardzo dobrze się spisał. Zajebiście się spisał, mega fajnie, że freestyle'owcy robią furorę. Dobrze, Fifi, nie dotykam teraz twojej ręki, bo wiem, gdzie to trzymałeś. Chociaż tak. Pozdro.